Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś BAFTA 2022. W tym tygodniu rozdano nagrody Brytyjskiej Akademii Sztuki Filmowej i Telewizyjnej BAFTA, ale o tym trochę później. Na początek inny temat. Od ponad 3 tygodni trwa wojna w Ukrainie. Według danych ONZ na dzień 15 marca liczba ukraińskich uchodźców wyniosła ponad 3 miliony, z czego 1 831 tysięcy udało się do Polski, 459 tysięcy do Rumunii, 337 tysięcy do Mołdawii, 268 tysięcy na Węgry i 213 tysięcy na Słowację. Uchodźcy przybyli do Mołdawii i Rumunii, w niewielkiej części starają się o status uchodźcy. Większość z nich planuje dostać się do Czech i Polski. A teraz wracam do tematów, o których mówiłem w tamtym tygodniu. Mówiłem o dwójce dzieci. Pierwszą z nich była Amelka, która zaśpiewała piosenkę Let It Go z Krainy Lodu w kijowskim schronie. Jej marzeniem było, żeby wystąpić przed wielką publicznością i rzeczywiście to marzenie się spełniło, bo ten filmik bardzo szybko stał się popularny w mediach społecznościowych, a i również w telewizji. Można było go zobaczyć. Ale co najważniejsze, historia dziewczynki ma dalszy ciąg i jest on pozytywny. Amelce udało się ewakuować do Polski. Teraz przebywa razem z babcią. Dziewczynka niedawno udzieliła wywiadu telewizji BBC, w którym opowiadała o bohaterach filmu Frozen i przyznała, że bardzo chciałaby znów być ze swoimi rodzicami w Kijowie. Młoda artystka podziękowała milionom osób na całym świecie, które wysłuchały jej występu i przyznała, że codziennie śpiewa, żeby ćwiczyć swój głos. Drugą osobą, o której wspominałem w tamtym tygodniu, był 11-letni chłopiec, który samotnie dotarł na Słowację. Chłopiec ma na imię Hasan, pochodzi z Zaporoża na południu Ukrainy. W tamtym tygodniu słowackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że 11-letni chłopiec z Ukrainy z jedną plastikową torbą, paszportem i numerem telefonu zapisanym na dłoni dotarł samotnie na Słowację. Jego mama i babcia zmuszone były zostać na terenie Ukrainy. W wtorek słowacka policja, że chłopiec, jego matka, babcia oraz rodzeństwo są bezpieczni razem. Po bardzo długiej i trudnej podróży udało im się przedostać na Słowację. Policja podziękowała także wolontariuszom, którzy pomagali 11-latkowi i jego rodzinie oraz służbom po obu stronach granicy. A teraz inny temat, choć nadal związany z wojną w Ukrainie. 20 marca odbędzie się koncert charytatywny Razem z Ukrainą. Razem z Ukrainą to koncert charytatywny na rzecz polskiej akcji humanitarnej, która już od 2014 roku wspiera Ukrainę. 20 marca na scenie łódzkiej Atlas Areny pojawią się największe gwiazdy muzyczne z Polski i Ukrainy. Wystąpią również wybitni aktorzy. Koncert będzie transmitowany w Polsce i w Ukrainie. Na łódzkiej scenie wystąpią polskie i ukraińskie gwiazdy, m.in. Natalia Przybysz, Vito Bambino, Stanisław Sojka, Anita Lipnicka, Igo, Krzysztof Zalewski, Kaja, Daria Zabiałow, Tomasz Ziętek i Maciej Musiałowski. Ukraińską scenę będą reprezentować Daria Seko, Dagadana, Jerry Hale oraz Tina Karol. Wystąpią również polskie aktorki i aktorzy Danuta Stenka, Vanessa Aleksander, Maja Komorowska i Andrzej Seweryn. Wszyscy artyści zaangażowani w realizację koncertu zrzekli się honorariów. Koncert na łódzkiej Atlas Arenie zostanie zorganizowany z udziałem publiczności. Bilety cegiełki dostępne są już od 11 marca za pośrednictwem popularnych aplikacji eventowych. Minimalna cena biletu to 20 zł. Podczas koncertu będzie możliwe wysyłanie SMS-ów, które również zasilą zbiórkę funduszy. Transmisję koncertu będzie można oglądać w TVN oraz w playerze od godziny 20. Koncert będzie również nadawany w Ukrainie. A teraz inny temat, choć nadal związany z wojną w Ukrainie. 14 marca Instagram w Rosji został zablokowany. Organizacja NetBlocks poinformowała w nocy z niedzieli na poniedziałek, że Instagram w Rosji został zablokowany. Wcześniej zablokowano tam dostęp do Facebooka i Twittera. Rosyjski Urząd Kontroli Mediów, Roskomnadzor, ogłosił zamiar wprowadzenia blokady Instagrama już w piątek. Użytkownicy więc mieli 2 dni, by pożegnać się ze swoimi obserwatorami. W niedzielę wielu influencerów stawiało swoje ostatnie posty i namawiało do przejścia na rosyjskie sieci społecznościowe, m.in. WKontakcie i Adnakłasniki.
Nie zabrakło również filmików, w którym polały się łzy, gdzie influencerzy rozpaczali nad zamknięciem serwisu. Dużą popularność w sieci zyskało nagranie, które na Twitterze opublikował portal Nexta. Według firmy statystycznej Statista, Instagram w Rosji w 2021 roku obejmował około 40% populacji kraju. Platforma była również ogromnym źródłem przychodów dla swoich użytkowników. Nie jest jasne, ilu Rosjan nadal będzie miało dostęp do Instagrama, które mogą uzyskać za pomocą wirtualnych sieci prywatnych lub VPN. W przypadku VPN jest zapowiadane, że i ta możliwość może wkrótce zostać zablokowana. Jako powód wprowadzenia blokady Roskomnadzor podał nawoływanie do przemocy wobec rosyjskich obywateli i żołnierzy. Dodano, że jest to spowodowane troską o zdrowie psychiczne obywateli poprzez ochronę ich przed nękaniem i zastraszaniem za sprawą obelg w sieci. Wszystko to po tym, gdy po 2 tygodniach od ataku Rosji na Ukrainę firma Meta kazała informację, że firma tymczasowo złagodziła zasadę publikacji komentarzy politycznych. Zezwoliła na posty takie jak śmieć rosyjskim najeźdźcom, ale nie pozwoliła, by wezwania do przemocy odnosiły się do rosyjskich cywilów. Meta podała, że tymczasowa zmiana polityki ma na celu umożliwienie form politycznej ekspresji, które normalnie naruszałyby jej zasady. A teraz przechodzę do tematu dzisiejszego odcinka, czyli nagród BAFTA 2022. Po raz 75. Brytyjska Akademia Sztuki Filmowej i Telewizyjnej przyznała swoje nagrody. Najwięcej statuetek, bo 5, to był film Duna. Najważniejszą nagrodę wieczoru zdobył film Psie pazury Jane Campion. Nad najlepszym brytyjskim filmem roku został film Belfast Kenneta Branagha. Statuetkę za najlepszą rolę pierwszoplanową otrzymała brytyjska aktorka Joanna Scanlan w filmie Alima Khana Po miłości. Will Smith otrzymał nagrodę za główną rolę w filmie King Richard – Zwycięska rodzina. Najlepszą aktorką w roli drugoplanowej została Ariana DeBoss za kreację West Side Story. A Troy Koster został doceniony za drugoplanową rolę w filmie Koda. Najlepszym filmem nieanglojęzycznym została adaptacja powieści Harukiego Murakamiego Drive My Car w reżyserii Yasukiego Hamaguchiego. Jeżeli chodzi o inne kategorie, najlepszy debiut brytyjskiego scenarzysty, reżysera lub producenta to Zemsta rewolwerowca. Najlepszy film dokumentalny to Summer of Soul. Najlepszy pełnometrażowy film animowany to Nasze magiczne Encanto. Najlepsza reżyseria Jane Campion, Psie pazury. Najlepszy scenariusz oryginalny Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Najlepszy scenariusz adaptowany Cian Heder i film Koda. Najlepsza muzyka do filmu Duna. Najlepsza obsada West Side Story. Najlepsze zdjęcia Duna. Najlepszy montaż Nie czas umierać. Najlepsza scenografia Duna. Najlepsze kostiumy Cruella. Najlepsza charakteryzacja oczy Tammy Faye. Najlepszy dźwięk Duna. Najlepsze wizualne efekty specjalne Duna. Najlepsza brytyjska krótkometrażowa animacja Do Not Feed the Pigeons. Najlepszy brytyjski film krótkometrażowy The Black Cup. Jeszcze nagroda w głosowaniu publiczności Rising Star Award. Zdobyła ją Lashana Lynch. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!